Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na otwieranki. Będziemy oglądali nowości książkowe, które w ostatnich tygodniach pojawiły się w naszych księgarniach i u mnie w domu. Zaczniemy od książek z literatury faktu, a później przejdziemy do różnego rodzaju powieści. Te kubki mniej więcej są podobnej wielkości. Książka, która idzie na pierwszy ogień, to książka, która leży u mnie najdłużej i która już została przeze mnie przeczytana. To Kryptonim Skóra Moniki Góry, czyli reportaż dotyczący sprawy z Krakowa sprzed kilkudziesięciu lat, chyba ponad 20, w której to w rzece w Wiśle znaleziono oskurowane ciało dziewczyny. Młodej studentki, dwudziestokilkuletniej dziewczyny, która zaginęła i została znaleziona w tak przykrych okolicznościach. Monika Góra zastanawia się, czy mężczyzna, który został zupełnie niedawno, kilka lat temu aresztowany, jest naprawdę sprawcą tego morderstwa. I ma tutaj kilka tropów, które prowadzą ją do innych ludzi, którzy mogli przyczynić się do śmierci dziewczyny, ale nigdy tak naprawdę nie zostali porządnie przetrzepani przez policję. To jest książka, która zasiewa spore wątpliwości, a Monika Góra, którą już znamy z innych książek, reportaży dotyczących sławnych, głośnych zbrodni w Polsce, jest naprawdę świetną reporterką, dociera do ludzi, dociera do dokumentów, dociera do policjantów, do osób zainteresowanych sprawą i potrafi wyciągać mnóstwo ciekawych informacji. Książka, która trochę pozostaje w temacie okrutnych przestępców, to Diabeł, którego znasz. Napisana przez dr Gwen Etzhead i Eileen Horn, psychiatria sądowa bez tajemnic. To książka, która jest zapisem spraw, w których brała udział dr Gwen Etzhead, która jest terapeutką i pracuje jako psychiatra sądowy. Codziennie spotyka się z ludźmi, których my, postronni ludzie, uznalibyśmy za potwory. To najbrutalniejsi kryminaliści, narcyzi, seryjni mordercy, podpalacze, inni ludzie, których prawdopodobnie chcielibyśmy omijać szerokim łukiem. Ta autorka przedstawia fascynujące kulisy pracy psychiatry sądowego, obala mity na temat przestępców, a przede wszystkim próbuje dociec, co skłania niektórych ludzi do popełnienia tak potwornych czynów. Książka historyczna o platerówkach, platerówki Boże broń, Kobiety, wojna i po wojnie, taki ma podtytuł, to książka o kobietach, które stanowiły samodzielny batalion kobiecy imienia Emilii Plater, jedyną taką formację w historii polskiego wojska. One po wojnie miały bardzo złą prasę, generalnie popadły w zapomnienie. Ja nie miałam pojęcia w ogóle, że taki batalion istniał. Ale to kobiety, które mają sporo do powiedzenia i one będąc w wojsku, były prawdziwymi żołnierkami. One robiły rzeczy, które normalnie przypisujemy superbohaterom. Skakały ze spadochronów, były zwiadowcami, obsługiwały moździerze, CKM-y itd. Myślę, że gwarancją tego, że ten reportaż będzie świetnie się czytał, jest osoba autorki, czyli Olgi Wiechnik, która, jeśli dobrze pamiętam, napisała także Posełki. Reportaż, który czytałam z coraz większym zafascynowaniem i który uważam za jeden z najlepszych, jakie przeczytałam w ostatnich latach. Także jeżeli lubicie książki wydobywające na światło dzienne rzeczy, które zostały skazane na zapomnienie, to myślę, że platerówki będą Wam się podobały. Kolejna książka zaskoczyła mnie swoim gabarytem. Sądziłam, że będzie to książeczunia do przeczytania w 1-2 wieczory, a tu okazuje się, że Horyzont Barego Lopeza to potężna książka napisana drobnym drukiem. Barry Lopez uznawany jest za jednego z największych myślicieli Ameryki.
To człowiek, który ma bardzo szerokie zainteresowania i w tej historii, w Horyzoncie, opisuje swoje podróże. To podróże, które zabrały go w różne rejony świata, między innymi zachodni Oregon, Arktyka, Galapagos, kenijska pustynia, Zatoka Botaniczna w Australii oraz szelfy Antarktydy. Podczas tych podróży autor bada długą historię ludzkich eksploracji, ale także zaprzyjaźnia się z osobami, które spotyka na swojej drodze i próbuje odpowiedzieć na pytanie, jaki jest sens i cel życia w naszym szwankującym świecie. Myślę, że może być to bardzo ciekawe. Ta książka praktycznie nie ma żadnych ilustracji, są jakieś pojedyncze tylko rysunki, więc sporo czytania, jeżeli to będzie dobre czytanie, to na pewno będę Wam polecała w kolejnych obgadankach. I ostatnia książka, także o podróżach, ale napisana przez polskiego autora, przez profesora Antoniego Mączaka, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku. Gdybyśmy tak zadali sobie pytanie, kiedy pojawili się turyści, kim byli pierwsi turyści, jacy ludzie wyruszali w ciężkie, najeżone niebezpieczeństwami podróże w wieku XVI czy XVII, to tak naprawdę chyba nie umielibyśmy udzielić sobie żadnej odpowiedzi. Profesor Mączak znalazł mnóstwo odpowiedzi na te pytania, a co więcej, znalazł mnóstwo dokumentów potwierdzających to, że turystyka była dość mocno zaawansowana. Istniały przewodniki, istniały różne pisma, które mówiły, co warto zobaczyć, gdzie warto się zatrzymać, jakie ceny są w różnych miejscach na świecie, jakie niebezpieczeństwa czyhają na podróżników. Słuchajcie, moim zdaniem to będzie świetnie się czytało. Ja już nawet zaczęłam sobie gdzieś tam podczytywać w środku w różnych miejscach i widzę, że napisane to jest w taki sposób, aby przeczytał to z satysfakcją także nie profesor, tylko zwykły człowiek i czegoś dowiedział się o historii podróży i poznawania świata. To była ostatnia książka z literatury faktu. Teraz przechodzimy do podobnej gabaretowo kubki powieści. Pierwsza z nich to Bielmo Louisa Bayarda z taką nalepeczką N, czyli wiemy już, że możemy znaleźć na Netflixie filmy bądź też serial. Ta książka opowiada o roku 1830. Rzecz dzieje się w Akademii Wojskowej West Point i któregoś dnia znajdują tam powieszone ciało jednego z kadetów. Co gorsza, oględziny zwłok wykazują, że ktoś wyciął mu serce. Śledztwo musi być bardzo dyskretne. Nie wolno za bardzo wyciągać tej sprawy na światło dzienne, nie wolno z tym lecieć do ogólnej policji, więc prowadzi to śledztwo pewien ceniony mężczyzna, August Landor, któremu pomaga młody, nieopierzony kadet, który nazywa się Edgar Allan Poe. Także mamy tutaj połączenie fikcji literackiej z prawdziwą postacią, którą znamy z historii literatury. Myślę, że może być to dobre. Zresztą książkę na okładce chwali Joyce Carol Oates, pisząc, że autor, czyli Louis Bayard, ma świetne pióro i świetnie się go czyta. I kolejna książka, również kryminał historyczny, to Poradnik prawdziwej damy. Tak nazywa się seria. A pierwsza książka w tej serii to Dobre maniery a morderstwo. Ta książka opowiada o Amerykance, która mieszka w Londynie, została wydana za mąż za hrabiego z Anglii. Ona wniosła do małżeństwa duże pieniądze, on natomiast wniósł tytuł. Ale okazuje się, że ten mąż dość szybko ją obumiera i ona, mając 27 lat i dziecko, staje się wdową. Ktoś jednak insynuuje, że jej mąż nie zginął śmiercią naturalną, że ktoś mu w tym pomógł. Zatem ta bohaterka, która nazywa się Frances Wynn, postanawia przeprowadzić śledztwo, a jak najlepiej przeprowadzić śledztwo będąc damą, poprzez spotykanie się z ludźmi i plotkowanie. Także myślę, że może to być całkiem zabawna historia, bo też sam początek już mnie rozbawił, przeczytałam pierwsze 2-3 strony i naprawdę jest to napisane takim fajnym, śmiesznym językiem, więc podejrzewam, że ta seria może odnieść do nas sukces.
I jeszcze jeden kryminał, tym razem współczesny, Romy Hausman, Perfect Day, taki jest tytuł. I to książka, która dzieje się w Berlinie. Od 14 lat w okolicach Berlina giną małe dziewczynki. Drogę do ich zwłok wskazują czerwone wstążeczki. Policja bardzo długo szuka tego mordercy, ale pewnego dnia na oczach córki aresztuje pewnego profesora. Profesor filozofii i antropologii Walter Leśniak. Córka nie wierzy, że winnym jest jej ojciec i postanawia zrobić wszystko, aby odnaleźć prawdziwego mordercę, a tym samym oczyścić swojego ojca z zarzutów. Myślę, że może być fajny ten kryminał, lubię takie i chyba też będzie to książka, w której bardzo szybko będzie się działa akcja. Kolejna książka to już nie kryminał, już kryminałów nie mam przed sobą. To Mleko, krew, żar, zbiór opowiadań Daniela Monica, który dzieje się na współczesnej Florydzie. To książka, w której poznajemy międzypokoleniowe historie. Poznajemy zawiłości relacji międzyludzkich. Poznajemy chłopców, kobiety, mężczyzn. Książka, która prawdopodobnie dość mocno porusza, ponieważ też napisała na okładce Lauren Groff, że w tym zbiorze Daniel Monitz pisze o dorastaniu, rodzinie i utracie. I jest to wspaniały debiut niezwykle utalentowanej pisarki. Aha, Daniel to kobieta. Książka ukraińskiej autorki Eugenii Kuźniecowej, Nim dojrzeją maliny. To opowieść o trzech siostrach, które znajdując się na życiowym zakręcie, postanawiają wyjechać w miejsce, które kojarzy im się ze spokojem, z błogością, które jest dla nich takim bezpiecznym azylem. I wszystkie w tym samym momencie zjeżdżają do domku swojej babci na wieś. I tam przebywają ze sobą, próbując rozwiązać trapiące je problemy, ale także poznając siebie nawzajem, ale także zaglądając w głąb siebie. Czytałam o tej książce, że jest taka serdeczna, czuła, także zabawna i że cudownie się ją czyta. Także jeżeli lubicie tego typu opowieści, to zapiszcie sobie ten tytuł, Nim dojrzeją maliny. I została nam jeszcze jedna książka, niby dla dzieci, ale ja tam dzieckiem nie jestem, a uwielbiam. Detektyw Wróbel i złamane pióro. To jest komiks napisany przez Adama Wajraka i Tomasza Samoilika. Już Wam pokazuję, jak on wygląda w środku. To oczywiście komiks, w którym detektyw Wróbel prowadzi śledztwo. Detektyw Wróbel jest niedoświadczony, ale jest pełen zapału i próbuje zbadać zagadkę. Dlaczego z nieba spadają nieprzytomne ptaki? Kto lub co im zagraża? Pomaga mu ciekawska włochatka Purzysława. Purzysława wygląda jak sowa, więc jak sądzę, włochatka to jest jakiś gatunek sowy. Obrazki są przezabawne, nawet jak teraz przeglądałam, to się uśmiechałam. No i oczywiście książka trafia na sam szczyt tego stosu. Muszę ją jak najszybciej przeczytać. Także jeżeli znacie poprzednie komiksy napisane przez ten duet autorski, one tutaj są pokazane, to na pewno wiecie, że jest na co czekać i że warto tę książkę mieć i warto ją przeczytać. Mam nadzieję, że udało mi się z jakąś książką trafić w Wasz gust czytelniczy. Powiedzcie mi, co byście wybrali dla siebie, co chętnie byście przeczytali. A ja polecam swoje starsze filmy, polecam filmy kolejne, które ukazują się co tydzień we wtorek o godzinie 18. Mam nadzieję, że spotkamy się także za tydzień. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.